pokłócił się z żoną. W dowód miłości. Skoczył z wiadukt łódzkie. Po kłótni z żoną skoczył z wiaduktu. Teraz leczy rany w szpitalu. 24-latek pokłócił się z żoną. W dowód miłości do niej postanowił skoczyć z wiaduktu przebiegającego nad torami kolejowymi w Opocznie Łódzkie. Zachowanie mogło skończyć się tragicznie. Mężczyzna z ogólnymi obrażeniami ciała trafił do szpitala. O zdarzeniu poinformowała w środę media aspirant sztabowy Barbara Stępień z policji w Opocznie Łódzkie. Jak przekazała, dyżurny policji otrzymał pilne zgłoszenie, z którego wynikało, że młody mężczyzna spadł z wiaduktu kolejowego w gminie Białaczów, powiat opoczyński. Na miejsce zadysponowano patrol policji oraz służby medyczne. Zaskakujące okazały się okoliczności wypadku, które ustalili pracujący na miejscu mundurowi. Doszło bowiem do niego z miłości. Chciał pokazać, że kocha. Jak się okazało, 24-letni mężczyzna jadąc samochodem, pokłócił się z żoną. W pewnym momencie zatrzymał samochód na wiadukcie nad centralną magistralą kolejową. Chcąc pokazać żonie, jak bardzo ją kocha, podbiegł do barierek ochronnych na wiadukcie, przeszedł przez nie i zawisł nad torowiskiem, wyjaśniła rzeczniczka opoczyńskiej policji. Dodała, że zabiegi żony, aby wciągnąć 24-latka na most, nie przyniosły efektów. Mężczyzna spadł z kilkunastu metrów. Na szczęście nie uderzył w torowisko, lecz spadł do rowu melioracyjnego. Z ogólnymi obrażeniami ciała trafił do szpitala w Piotrkowie Trybunalskim. Miłość można okazywać na różne sposoby, ale skakanie z mostu nie jest właściwą metodą na wyznanie uczuciu kochanej osobie, zaznaczyła aspirant sztabowy Stępień.